Łukasz Kochut ze mną, eurodeputowany, Nowa Lewica. Dzień dobry. Witam serdecznie. W Sejmie wczoraj było gorąco, dzisiaj było. Jest gorąco. Jak pan patrzy na to z perspektywy Europarlamentu? No patrzę na to w ten sposób, że szkoda, że pani Kaja Godek, która tak wiele frazesów wczoraj wygłosiła i przedstawiała w Sejmie ze swoją ekipą, może właśnie zainteresowałaby się losem osób z niepełnosprawnościami, jeśli tak chce rzeczywiście walczyć i chronić życie, to może powinna zobaczyć, jak wygląda sytuacja właśnie osób z niepełnosprawnościami, jak w ogóle wygląda sytuacja tych ludzi w Polsce. No, wczoraj miała okazję, ale... No, zdaje się, że nie zerknęła na korytarz sejmowy niestety, więc byłem oczywiście na tej debacie, tam na trybunach siedziałem, przysłuchiwałem się temu. Ale napisał pan na Twitterze Kaja go to hell. No tak, napisałem Kaja go to hell, bo naprawdę to, co tam pani Kaja plus ekipa prezentowali, to się nie mieści w jakichś ramach w ogóle europejskich. To są jakieś rozwiązania, które myślę w Afganistanie występują, a na pewno nie w kraju europejskim. I stąd też w ogóle moja praca w Parlamencie Europejskim właśnie na ten temat, żeby konwencja stambulska, czyli bardzo duża konstytucja do zwalczania przemocy domowej, praw kobiet w ogóle. Ale dzisiaj ja też pokażę, bo jeden z tytułów, chyba dokładnie dziennik Gazeta Prawna, tak wracając do konwencji i mówiąc o tym, czego najbardziej chcą Polki, 55 skuteczne ściganie przemocy domowej, procent, tak. 52 zmiana... Proszę bardzo, zmiana definicji karania gwałtu, tak. 44 skuteczne wyegzekwowanie równości wynagrodzenia, no i potem 9% zrównanie wieku emerytalnego, wprowadzenie dłuższego obowiązku urlopu dla ojców, 9%, 3% wprowadzenie feminatywów. To tu jakby to szczegóły. Wszystko tak, czego dotyka właśnie konwencja stambulska i my tutaj jako Parlament Europejski w końcu ruszyliśmy z kopyta, bo ja jestem takim autorem takiego raportu właśnie Parlamentu Europejskiego, takiego puszującego Komisję Europejską i Radę przede wszystkim Europejską do tego, żeby cała Unia jako podmiot prawa międzynarodowego przystąpiła do konwencji stambulskiej. Ten proces się ciągnie już 6 lat, 13 czerwca 2017 roku, bo Rada oczywiście blokuje, czyli poszczególne państwa członkowskie, nie wiemy które, nie wyrażały zgody na właśnie przystąpienie do konwencji stambulskiej. 6 państw członkowskich do konwencji stambulskiej w Unii Europejskiej jeszcze nie przystąpiło. Bułgaria, Czechy, Węgry oczywiście, Litwa, Łotwa i Słowacja. Polska przystąpiła, w 15 roku ratyfikowała, ale wiemy, że od 20 roku wniosek o sprawdzenie konstytucyjności konwencji stambulskiej jest w Trybunale Konstytucyjnym, tak. Na zlecenie tak naprawdę Zbigniewa Ziobro poprzez ręce premiera Morawieckiego, więc jest ogromne ryzyko, że Polska z tej konwencji może wystąpić. Paradoksalnie walcząca Ukraina do konwencji przystępuje, będzie ją ratyfikować. Tak. Turcja wystąpiła, a Polska jest właśnie na tej drodze tureckiej niestety. I zależało mi bardzo, żeby ten raport był mocny, żeby przeszedł dużą większością przez parlament. To się udało. 500 prawie europosłów, europosłanek zagłosowało za tym raportem. I mam nasłuch z Rady, tak? Że... Nasłuch. Nasłuch, to tak. Prawie jak podsłuch, to mam Pegasusa. Ale o tym też zaraz pogadamy. Tak. Mam swojego osobistego Pegasusa. Jestem w kontakcie z... Wy tam na Śląsku macie nasłuch, nie Pegasusa, tak? Mamy nasłuch, ja. Mamy nasłuch, dlatego że Szwedzi, którzy od początku roku jakby dzierżą prezydencję w Unii Europejskiej, za jeden z priorytetów postawili sobie właśnie przystąpienie całej Unii do konwencji stambulskiej. Proszę sobie wyobrazić, to jest konserwatywny szwedzki rząd, który chce, żeby właśnie cała Unia przystąpiła do konwencji stambulskiej i wiele wskazuje na to, że właśnie w kwietniu to nastąpi. Jak weszłam sobie na pana media społecznościowe, to przeczytałam również taki wpis, który dalej podsumowuje prawa kobiet. Napisał pan, że tylko w 12 krajach kobiety mają 100% praw jak mężczyźni. Tak. Jaki hejt tam się wylał pod tym? No to normalne u mnie na Twitterze, pani redaktor. To ja jestem zawsze tak na Twitterze traktowany przez
przez prawą stronę. Ale to jakby ale dlaczego? Nie ma się tym bo staje pan po stronie kobiet? Bo pokazuje pan, gdzie jesteśmy? Bo na te 12 krajów, to którą pozycję ma Polska? No, na pewno nie w pierwszej dwudziestce. No właśnie. Kwestia jest taka, że jakby wiadomo, hejt wynika z wielu czynników. Z tego, że właśnie bronię praw kobiet, że jestem Ślązakiem, bo to też jest często wyciągane. Mm-hmm. Przecież wiadomo, jakie tam są od razu komentarze, bo o tym głośno mówię. Ale tym się nie przejmuję. Ja staram się robić po prostu swoje w Parlamencie Europejskim i w regionie i hejterom mówię, róbcie to dalej, to podbija mi tylko statystyki. Oczywiście. No dobra, to pogadajmy o tym na słuchu. Dobrze. Na słuchu. U was na Śląsku na słuchu, na Warszawie Pegasus. Nie, ale to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszny temat. To jest tak, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Komisja Śledcza Parlamentu Europejskiego pracuje na pewnych obrotach. W czerwcu będzie już taki finalny raport dotyczący Pegasusa. 14 państw członkowskich w sumie wykorzystywało to oprogramowanie, w zasadzie broń cybernetyczną Pegasus. Natomiast w przypadku dwóch państw, czyli Polski i Węgier, to jest taka część większego obrazka, no bo to nie tylko jest jakby posłuchiwanie rzeczywiście osób, które są potencjalnie terrorystami czy przestępcami, ale także Pegasus został używany do walki z demokratyczną opozycją i do walki z wolnymi mediami. Tak było na Węgrzech, więc to jest... Ale tak było też najprawdopodobniej u nas. To jest tylko kwestia czasu, bo codziennie dowiadujemy się o nowych faktach. To prawda, to wczoraj jest... siedział tu polityk Solidarnej Polski i mówił, że to jest w ogóle... Na czym się zasłania? Pewnie bezpieczeństwo narodowe. Nie, no to media piszą, ale to sobie wyssane z palca to wszystko. Nie, to jest bardzo groźna broń, bo to nie jest inwigilacja, to jest po prostu broń. To jest możliwość wgrywania na telefon podsłuchiwanego jakichś materiałów kompromitujących. To jest w polskim przypadku to był taki trójkąt bermudzki, zresztą to dalej prawdopodobnie jest, pomiędzy prokuraturą, mediami publicznymi. I jakby to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jeżeli w mediach publicznych pokazują się materiały spreparowane, na przykład z telefonu senatora Krzysztofa Brejzy, który był szefem sztabu, to znaczy, że ma to ogromny wpływ także na wynik wyborczy i to jest ogromne zagrożenie w kontekście przyszłych wyborów. Ale jak trwa kampania, to jest trochę jak wyścig, trochę pewnego rodzaju maraton z różnymi zakrętami. To są różne metody, to są różne podejścia do sytuacji, to są tajemnice, trochę powiedziałabym zawodowe, tak? Tajemnice, które mają inaczej poustawiać pionki na szachownicy. W momencie, jak jedna strona wie więcej, no to ta gra już nie jest fair. Gdzie tu jest fair play? No dokładnie tak i dlatego w tym raporcie będzie też taki zapis, że jest ogromne ryzyko pod kątem właśnie wyborów parlamentarnych w Polsce, co mam nadzieję, że będzie skutkowało większą też kontrolą międzynarodową tych wyborów, że nie tylko obywatele oddolnie będą kontrolować te wybory, ale także instytucje międzynarodowe, których Polska jest pełnoprawnym członkiem, więc ma do tego także prawo, będą kontrolować wybory w Polsce, bo pod kątem, jakbyśmy zwrócili uwagę na to, co się wyrabia w mediach publicznych i jak wielkie jest to odchylenie w jedną stronę, no to już nie są do końca wolne wybory i to już można powiedzieć, że wybory prezydenckie pod tym względem były kompletnie przekręcone. Chciałabym też zapytać o przypadek prezydenta Sopotu, bo tutaj wiadomo, że tam nie jakby na pierwszy rzut oka nie widać żadnych podstaw, a jednak są dowody, że był inwigilowany Pegasusem. Co w takich przypadkach? Z perspektywy obozu rządzącego podstawa była taka, że pan prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, był po prostu odpowiedzialny za Pakt Senacki i dogadywał porozumienie opozycji w Senacie. I wtedy mówimy poprzednim razem. Oczywiście. I to jest niestety perspektywa, którą oni przyjmują. Jeżeli chodzi o podstawy prawne i tak dalej, co będzie w związku z tym później, to artykuł 130 kodeksu karnego mówi jasno, że za takie włamywanie się w system informatyczny i przekazywanie niejako tych danych, które tam
na telefonie są podmiotem trzecim, a Pegasus operatorem Pegasusa nie jest podmiot z Polski. I jest po prostu utrata wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ale to myśli pan, że będzie komisja śledcza, która wyraźnie palcem wskaże, kto tutaj jest winny? Musi być taka komisja śledcza w Sejmie, po mam nadzieję wygranych przez opozycję wyborach i mam nadzieję, że ta komisja śledcza będzie czerpała też z tych wszystkich materiałów, raportów, które my jako Parlament Europejski im dostarczymy i także komisja senacka tutaj, która także robi dobrą robotę. Kiedy patrząc na realny czas, moglibyśmy zobaczyć zamknięcie sprawy? Bo ta lista, ona się cały czas zmienia. To na pewno jest początek góry lodowej, myśli pan? Oczywiście. To jest w ogóle tak, że trochę technologia nam wyprzedza legislację. To jest, żyjemy w takich czasach, gdzie powstają po prostu nowe, kolejne aplikacje i programy, które posłuchują. Pegasus jest już, można powiedzieć, oldschoolowy, bo teraz używa się Predatora na przykład na Węgrzech czy w innych krajach, które jest jeszcze bardziej inwazyjny i jeszcze łatwiej się nim, że tak powiem, zainfekować. Ale używa się w jakich przypadkach? No właśnie w przypadkach także inwigilowania przeciwników politycznych, tak, na Węgrzech jasno z tej naszej delegacji, którą odbyliśmy 2 tygodnie temu, wynika, że Węgry po prostu, bo 2 państwa utraciły licencję na Pegasusa. Prawdopodobnie oczywiście wiemy, prawdopodobnie, które. Tak. I prawdopodobnie poszły w inne aplikacje, w inne oprogramowanie i prawdopodobnie Predator jest używany, zresztą podobnie w Grecji. Tutaj akurat nie w ramach łamania praworządności, ale w ramach walki z poszczególnymi niewygodnymi dziennikarzami. Też grecki rząd tego Predatora stosował. Więc to jest ogromny początek w ogóle dyskusji o cyberbezpieczeństwie i o tym, jak sobie z tym poradzić, bo to jest rzeczywiście coś, co nas czeka w przyszłości. Tak się zastanawiam, myśląc, czy to o tym Predatorze, czy o Pegasusie, jak opozycja ma się przygotować do wyborów, żeby czuć, że nie jest na podsłuchu? Moim zdaniem przede wszystkim opozycja... Czy to w ogóle można coś zrobić? Bo to mam wrażenie, że technologia niestety wyprzedza wszystko i wszystkich. Ale na szczęście społeczeństwo polskie, Polacy i inni obywatele Polski są mądrzy i wydaje mi się, że rzecz, która obóz Zjednoczonej Prawicy pokona, to jest drożyzna, wysokie raty kredytów, inflacja i przede wszystkim ja zalecam wszystkim, sam to zresztą robię od początku kadencji, po prostu praca u podstaw w regionie, w spotykanie się z ludźmi, kampania bezpośrednia. To jest coś, co ludzi do siebie zjednuje, przekonuje. Też jasny przekaz na swoich mediach społecznościowych, co się dokładnie robi w swoich działkach politycznych. Ja na przykład co tydzień robię taki raport na swoich mediach społecznościowych, co w Parlamencie Europejskim zrobiłem w danym tygodniu. I to udało się załatwić. Tak, i to po prostu ludzie tego słuchają i widzą, kto pracuje, a kto, że tak powiem, tylko bryluje w mediach publicznych. Bryluje w mediach publicznych, to tak. To chyba nie każdy może brylować w mediach publicznych. Pan jest zapraszany? Czasami mnie zapraszają, ale nie jestem częstym gościem. Raczej jestem właśnie pokazywany jako ta ukryta opcja niemiecka, prawda? Ach, no tak, tak, ukryta opcja niemiecka. Niemcom na mistrzostwach i tak dalej. No tak, w takim kontekście często. No tak, a jak wy tam ta ukryta opcja niemiecka obchodzicie na Śląsku Dzień Kobiet? Mogę z tej okazji po śląsku wszystkim frelkom, dziochom a babom złożyć najlepsze życzenia na ten Międzynarodowy Dzień Kobiet, a nie na ten jeden dzień, a na całki rok. Tradycyjnie, czyli oczywiście kwiaty, dobre słowo i mam nadzieję, że nie tylko przez jeden dzień w roku, a przez cały rok. Po to jest konwencja też stambulska, zamiast kwiatka, konwencja stambulska dla całej Unii Europejskiej. Tak. To ode mnie. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo mi było miło. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie serdeczne.